Pozostajemy w stanie Arizona w okolicy miasta Sedona. Są tu niezwykłe czerwone skały. To formacja skalna zwana zamkiem, dalej jest dzwon, a następnie sąd. Skała zwana katedrą. Dojeżdżamy do Sedony, która leży u podnóża monumentalnych formacji czerwonych skał. To grzmiąca góra. Sedona jest niewielkim turystycznym miastem, liczącym nieco ponad 10 tysięcy mieszkańców. Formacja skalna Parowiec. Oak Creek Canyon między miastami Sedona i Flagstaff. Malowniczymi terenami Coconino Forest Park zmierzamy do Skamieniałego Lasu. Krótki postój na kolejnym punkcie widokowym. Jesteśmy w Parku Narodowym Skamieniały Las. Około 220 milionów lat temu był tutaj ogromny las. Potężne kłody drewna trafiały do pradawnego systemu rzecznego, gdzie zostały przykryte skałami osadowymi i popiołami wulkanicznymi. Leżąc głęboko na dnie rzeki bez dopływu tlenu, drewno tysiącami lat traciło materię organiczną i absorbowało minerały, aż uległo całkowitemu zmineralizowaniu. W Muzeum Rainbow Forest można obejrzeć skamieniałości ówczesnej fauny. W skład Parku Narodowego Skamieniały Las wchodzi także Malowana Pustynia. Swoją nazwę zawdzięcza skałom o różnych kolorach, głównie czerwonym, pomarańczowym, żółtym i szarym. Pustynia ma 190 km długości i 100 km szerokości. Jej powierzchnia liczy prawie 20 tysięcy km2. Na terenie Malowanej Pustyni znajdują się rezerwaty plemion Hopi i Navajo. Ten Tędy biegła droga 66, zwana Drogą Matką. W 1985 roku została skreślona z listy krajowych autostrad, a w 2005 roku została uznana za Narodową Drogę Krajobrazową. . 200 milionów lat temu była tu bagnista równina zalewowa. Z warstw mułu, żwiru i popiołów wulkanicznych powstały piaskowce i łupki. Potem wszystko zalało morze, a 65 milionów lat temu obszar ten został wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych.